Pan młody będzie po raz kolejny poznawał po zapachu teraz swoją małżonkę. Pan młody będzie poznawał swoją małżonkę po zapachu, po zapachu. Po dotyku potem. Dobrze, zaczynamy. Kandydatka numer jeden, czy to ta? Nie. Nie. Kandydatka numer dwa. Czy to ta? Zapach kobiety. Ja czuję. A czy nie ta? Nie ta. Dobra, kandydatka numer trzy, czy to ta? Panie młody, jesteś pewien? Jesteś pewien? Dobrze, wąchamy jeszcze raz. Kandydatka numer 3, czy to ta? Nie, to jest Monisia na pewno. No patrzcie go, jakie obeznamy. Dobra, kandydatka numer 4 to była. Kandydatka numer 5 teraz. Kandydatka numer 5. Czy to ta? Panie młody, czy to ta? Nie. Nie, dobra. Kandydatka numer 6. Czy to ta? Pan młody mówi, że nie. Kandydatka numer 7. Czy to ta? Nie. Panie młody, spokojnie, kozy nie będzie. Kandydatka numer 8. Czy to ta? Nie, dobrze. No to teraz poznajemy po dotyku, bo pan młody ma mętlik w głowie. Pan młody ma mętlik w głowie, jak i nasza pani młoda. Odkrywamy prawe kolanko. Nic się nie odzywamy, nic się nie odzywamy. Pani kochani, nic się nie odzywamy. Panie młody, tylko po kolanku. Tylko po kolanku. Prawa dłoń może być. Może być. Która ma lepsze czucie. Kandydatka numer 1. Czy to ta? Cichutko. Wow! Te dla mnie to są tajemnice. Hashtag nad rowem. Kandydatka numer 2. Nie, nie. No nie. Kandydatka numer 3. Nie. Nie. Kandydatka numer 4. Nie. Panie młody, skąd wiesz, że nie zdjęła? Kandydatka numer 5. Na samą membranę. Kolano, panie młody, kolano. Nie. Nie. Zaraz do piętej. Kandydatka numer 6. Nie. Nie. Nie, bo się uśmiechał, wiem to. Kandydatka numer 7. Nie. I kandydatka numer 8. Ale pan młody by się wkurzył, jakby poszła na piwo. Panie młody, czy to ta? Ale po kolanku, tylko po kolanku. Ta? Na pewno? Na pewno? Tutaj nasza publiczność, czyli goście weseli, nie wierzą w to. Także zaczynamy jeszcze raz od kandydatki numer 1. Kandydatki numer 1, powolutku. Jeszcze raz, prawe kolanko. Panie młody, papie nie stratuje. Kandydatka numer 1, czy to da? Nie. Kandydatka numer 2. Po kolanku. I wielkie brawa dla naszego pana młodego.